Cześć, dzisiaj na mega szybko w ramach vloga Szybcy i Wolni anonsuję Wam temat nowej testówki, która trafiła do nas, którą właśnie objeżdżam. Jest to Romet SCMB 250 na silniku typu V dwucylindrowym z bardzo fajnym wydechem. To tak naprawdę są moje pierwsze kilometry na tej maszynie, na której czuję się naprawdę fajnie i powiem Wam, że coraz bardziej zaczynam się przekonywać do motocykli tego segmentu. Takie nieco bardziej scramblerowe maszyny. Pasuje mi po prostu ten styl, pasuje mi ta pozycja, pasuje mi ten komfort. Pasuje mi to, że na tym motocyklu, że ten motocykl nie zmusza mnie do tego, żeby się jakoś mega wszędzie śpieszyć. Mogę jeździć po prostu swobodnie, rekreacyjnie, typowo dla przyjemności. No i jestem ciekaw, jak będzie mi się sprawować podczas kolejnych kilometrów. Będę tę maszynę testować. Wkrótce pojawi się dłuższa forma wideo z 30 minut jazdy na. Dzisiaj nie zrobię chyba tego materiału, ponieważ tak jak Wam powiedziałem, moje baterie są na wymarciu. A paliwa całkiem dużo. Fajne przyspieszenie, fajnie się zbiera. Ale nie muszę korzystać z tej mocy. Jak na 250 jest naprawdę bardzo żywiołowa. Dobra, to dzisiaj na tyle. Subskrybujcie kanał jednoślad.pl. Więcej o Romecie SCMB 250 już wkrótce. Wszystkie detale, wszystkie wrażenia z jazdy. Tak więc zachęcam Was do tego, żebyście zostali z nami na dłużej. Dzięki, na razie, cześć. Mój ulubiony tunel, w którym czasami uda się nawet zarejestrować w sposób wyraźny brzmienie tego silnika. Wiem, że już się pożegnałem, no. No, brzmi na więcej niż 250. Fajne. Z każdym kilometrem coraz bardziej zaczyna mi się podobać. Na wtrysku maszyna oczywiście. Dobra, to teraz się już naprawdę żegnam. Cześć!